Dobry dzień, dobry wieczór, Voyager w The Long Dark, chodzimy, uczymy się map. Odcinek 38, czyta wujek Jerry. Zdecydowaliście, że rozgościmy się tutaj nieco dłużej. Pozwiedzamy z racji, że ta mapa i tak jest na pewnego rodzaju końcu i nie ma sensu się tu wracać. Zatem rozgośćmy się i miejmy nadzieję, że lokalni mieszkańcy przyjmą nas z otwartymi rękoma. Naszą misją główną tutaj będzie wykucie grotów do szczał, ale nim w ogóle uda nam się za to wziąć, musimy znaleźć młot. Liczę tutaj na szczęście w tej kwestii, jeśli mam być szczery, ale kto wie, może się uda, bo bez tego nici skucia. No i mogliby to storem audiowskawie wypuścić, bo już trochę czekamy znowu, już miało być, a tu... Hej? Co? What the fuck? Co? Znowu. Tylko sen. Dobra, idziemy dalej. Masa 37, co myśmy tam, węgiel? 22, serio. 37, trochę zmęczenia, jak z kawą stoimy. Nie mamy już. Dobra, nie stójmy, idźmy. Witamy. Powitajmy naszego bohatera w The Revine. Oficjalnie już. Tfu, w Desolation Point. Boże, co ja. Mam coś do Revine najwyraźniej. Jakąś słabość. Okej, skała. Nie mamy liny. Byłby to może skrót w dół. Jeżeli w ogóle jest jakiś skrót. Przystąpmy do komentarzy zatem i maszerujmy powoli już w kierunku łokrętu. No bo szumiało, no trzeszczało i patyki się łamały i wiedziałem, że idzie menda czarna. Kudłata. Jeszcze się rzucił w środku nocy na mnie z tymi oczami świecącymi. Straszne. Intelandzko czedy, by spędzali tyle czasu na story mod, co edukowaniu wilków w stalkingu, to może byśmy mieli już story mod gotowy. Nie wiem, czy będzie, nawiasem mówiąc, w kwietniu bardziej spodziewam się dużego update'u, czegoś sporego, zmieniająco sporo grę. Przypuszczam, że będzie to nowa grafika i łoś. To dostaniemy. A story mode nadal podtrzymuje swój zakład, że w lipiec. Okej, B, dzięki za głos. Tak, zostajemy i zwiedzamy zatem. Nie ma tu faktycznie wiele do zwiedzenia. Więc taka poboczna misja. Nim wrócimy do Kostala, ćwiczyć nasze skille ucznictwa. Co jest tam? To chyba jest przejście do... Można do kościoła chyba tędy dojść.
I z tego co wiem, jest to chyba nawet bezpieczniejsza opcja, bo tu potrafi się ten felek cały czarny spawnąć. Tyle, że tu ma być jakieś przejście do leżących strzał i może łuku. Chyba Kate is secluded, coś tam, corner czy coś. Pójdziemy przez kościół i proszę was, żebyście mi przypomnieli, jak będziemy zamykać rozdział z Desolation Point, abyśmy tam zajrzeli. Z góry dzięki. Dronik, mówisz, że tam uderzył? No nie, ja jak się rozbijam, to straty są masakryczne. Teraz takiego dzwona zaliczyłem w weekend, że dwa silniki odpadły. No może dzwon nie był taki, tylko moje inżynieryjne umiejętności źle wyliczyły długości śrub mocujących i generalnie śruby łatwo odpadają i całe silniki też wypadają. Ups. No, scrubbush, czyli ten jakiś tam taki porostowaty, krzaczorowaty krzaczor. Nie wiem, dlaczego mieliby tak zrobić, że głównie to działa na Forlorn Muskeg, na Fordzie Mustangu, a gdzie indziej nie za bardzo. Trochę to bez sensu. Przecież jest to chyba obiekt, do którego trzeba tylko dodać funkcję. Zmiana powinna być globalna. Co to jest to? Nic się z tym nie da zrobić, szkoda. To już się na drewno powinno dać. Ten opędzlować też. O, dorwał. Dorwał jelenia, a nie nas. Widzicie? Usłyszałem to mędę. Okej. Okay. Dobra, niech on sobie tam je. Okej, okay, my sobie idziemy w naszą stronę. Myślę, że dzisiaj naszym celem jedynie będzie dotarcie do Raikena. Może zdążymy wykuć jeszcze te rzeczy. Nie wiem, zobaczymy jak się odcinek będzie kleił. Grzyby, nie będę już się tak czepiał wszystkiego. Będziemy mega czepiać się, mega planować. Gdy nadejdzie, zagrajmy w Stalkera. Nie mogę się już doczekać, uwielbiam Stalkera. Jest to w sam raz poziom dla mnie. Sporo kryzysu. Oho, ho, ho. Hello. It will come handy. Moja siostrzenica jak przyjeżdża, która ma niedługo będzie miała 7 rok życia. Pyta zawsze o Long Dark. A z kolei siostrzeniec, który będzie miał teraz 4. Musi mieć speed i power. Więc jest niesamowity kątnik i balansowanie. Więc on chce napitalać, kurczę, zasuwać, ścigać się, a ona chce chodzić i zarządzać kryzysowo jak wujek. Znaczy ja też lubię napitalać i zasuwać. Szybko. Ale jest ciekawie, bo ciągle się przełączam między Long Darkiem a jakimiś wyścigami. A nie ukrywam, że wolę w Long Darka sobie ciupnąć. Dobra, spróbujmy tu zatoczyć koło, może on jeszcze będzie się delektował tym jeleniem. Co byłoby na rękę nam bardzo? Niedźwiedź atakujący szałas. Charge! Niestety to tak nie działa. Nie ma tutaj kruchości, nie ma tutaj delikatności. Są tylko obrzeża, granice obrysowane wokół brył. Nic na to nie poradzisz. Proszę, jest latarnia, którą może opędzlujemy
wracając. Primary mission jest groty. Tutaj nabieram wysokości, bo jeżeli on sobie tutaj zaraz zmieni kurs... Chcę z wysokości wiedzieć, czy mam z nim tutaj coś do czynienia, czy nie, ale chyba nie. Przez latarnię bałbym się iść, szczerze mówiąc, bo jest to obgrodzony, obstawiony przez Warczyńskich teren. Perfidnie zrobione przez Hinterlands, wąskie ścieżki. Ścieżka otoczona tak wałami z lewej, z prawej, nic nie widać. Jedna wielka loteria, czy się coś rzuci, czy nie. A my już docieramy powoli do Raikena. Dwa dni w szałasie, no co ty, to trochę jak te... Te zagrajmy wy teraz co parę odcinków, no parę już, 10 chyba dobrych. Jak nie więcej ciut w Pleasant Valley, co troszkę inaczej się zagrajmy wy zaczęło toczyć. I powiem wam, troszkę miałem pietra czasami, że nawet na Voyagerze może się zrobić grubo i nieciekawie. Ale, no, nie wiem, właśnie nie doczytałem z twojego komentarzu, czy on dobiegiwał do szałasu, atakował, zawracał w panice, znowu atakował, nie wiem, czy jakaś pętla się tam zrobiła, czy odchodził od tego szałasu, no bo... Nie wiem, czy miałeś coś, co mogłeś mu ofiarować jako przekupstwo za swoje życie. O, patrzcie, jak bogato. Na bogato! Hashtag na bogato w Teldę. Nie. Już za dużo tego złomu. Musimy i tak pomyśleć, jak będziemy się z Raikena zabierać. Kurczę, to wszystko trzeba opędzlować, oblutować. Więc może ustalmy sobie, że będziemy mieli gdzieś bazę. Żeby na lekko chodzić z Raikena i zwiedzać. Ja proponuję operować albo z Raikena właśnie, tak jak mówię. Albo z chatki kontenera, zaraz przy ogrodzeniu tutaj od jeziora. Chyba tak. Zrzucimy węgle teraz dla tych, co myślą, ale przecież ty nie sprawdziłeś młota. Pamiętam. Musimy pójść poszukać młota w wielorybni. Wielorybnia? Co jest wielorybnia? Wielorybniczej stacji przetwórstwa wielorybniczego. Bla, bla, bla. A tutaj wszedłem tylko po to, żeby go odchudzić. Zostawimy sobie już te węgle i złomy przy... Chyba, że tu młot się znajdzie. Patrzę tak na szybko. Czy młot ma spawn w ogóle w Raikenie? Na razie nie przeszukuję, zostawimy to na następny epizod. Złom podnoszę, bo to wszystko zrzucę koło pieca. Dobrze, trochę złomu tu było już gratiso. To mnie bardzo cieszy. Nie gaś lampy o fermo. Okej. Okay. No dobra. Patrz, kości, będziesz zaraz leciutki. Uradowany. Jedno szkiełko. Zeta. Ile masy? Dalej jesteśmy przeciążeni. Złom. Okej. Okay. Jakieś herbatki, cudawianki. Odchudzanko trwa, to wszystko zbierzemy wychodząc stąd. 29. On jest kurczę zmęczony i 2 godziny tylko zostały. Więc spróbujemy go dojechać tym zmęczeniem. I pójdziemy spać najwyżej tam.
No powinien dać radę pójść sprawdzić szybko, czy jest młot tylko i wrócić, nie? 68. Co my tutaj mamy? O nie. Idźmy tam szybko zatem. No, łuki strzały tutaj. Wspominałem. Kocham dźwięki na Desolation, są zupełnie inna ścieżka dźwiękowa. Są tutaj właśnie ponoć strzały do znalezienia, jeżeli jesteście we wczesnej fazie i jeszcze nie jesteście gotowi na kucie, nie wiem, nie macie materiałów, chcecie tylko podnieść strzały i odzyskać groty, to tam, gdzie patrzyliśmy z tej skały, gdzie można przywiązać linę, po drugiej stronie drogi jest jakieś takie podejście pod górę, jakaś taka jama, kotlina, coś. Tam jest truposz, padły jelonek i owoce nieudanego polowania w postaci strzały, czy dwóch nawet. Jedna chyba złamana. Nie wiem, czy to się losuje, nie pamiętam. Tam możecie sobie grociki ewentualnie znaleźć. Patrzę w łodziach, bo w łodziach mogą być ryby. Widzę żarcie dla psa, tym się nie przejmuję. Jak widzicie, jest tutaj apteczka, czyli jest to valid spawn point. Może być apteczka, może być ryba. Może być żarcie dla psa, jak właśnie widzieliśmy. Teraz tutaj trzeba się pobawić w podchody. Tam nie ma nic. Na razie też nic. Wiatr nie pomaga. No i chyba się uda. Jakby miał już nas dojść, to już by nas doszedł. Okej. O! Spłoszył się, czyli nas podchodził, a spłoszył się, bo musieliśmy się wyrysować w bryły. Wykonaliśmy jakąś nieprzewidzianą funkcję według Hinterlands. Dobra, ograbmy to miejsce. Let's take it! Mówmy się, że Hajbirnie opitolimy na łyso. Gościu, w twojej sytuacji nie przebierałbym. Z papierkiem bym wpieprzył. Jakieś pseudo łóżko to jak coś jest. Nie. Nie, dzięki. Mamy już na tyle ogień, że nie potrzebujemy. O, kawa to jest cenny find. Okej. Powiem wam, że jak widziałem screeny story mode z jakiejś hali takiej dużej, to tak klimatowo to podchodziło pod właśnie tu, pod Hajbirnię. Tylko nie było wieloryba. Więc nie wiem, czy się co za ofiara losu. Gościu, dopiero będziesz nosił. Nie. Voyager, jesteśmy wybredni. Nie, dzięki. No, to wezmę. Czy się postarają, czy skopiują to i sobie przyniosą, bo Desolation nie był zaznaczony żadnym kolorem na roadmapie. Nie wiem, czy to dlatego, że roadmap jest... O, sorry, ja chodzę odwodniony. Geniusz roku. Pronto. Chodzę, gadam, nie myślę, nie patrzę na staty. Jest albo gadanie, albo dobra gra. Wybierajcie. Mogę grać dużo lepiej.
Ale będzie sucharnie i nie będzie gadania. A to chyba nie... O, łomu! Myśmy nie wzięli. Szkoda. Nawiasem mówiąc, co zrobimy, jeżeli tu młota nie będzie? To by się na skórę przydało, ale dobra, jesteśmy wybredni. No, ile pierdołek? Okej, zaraz się dowiemy. Aha, i młot, i brzeszczot. A właśnie, chwila. A ja chodzę obciążony, wziąłem brzeszczot. Notka mentalna, brzeszczot 2, jak coś jest w Hajbirnie. O Boże, teraz się ucieszę, jak to weźmiemy. Nie narzekał, ciekawe. Podniesie piórko, to jest... O Boże, cieszy. Podniósł dwukilowy młot. Okej, wrzućmy do plecaka, idziemy dalej. Nic się stało. dobra. Tu też młot czasem jest, albo inne narzędzie losowe przy sejfiku, który sobie teraz opędzlujemy. Już to ostatnie, to będę powoli szedł. No, 15 było, nie 14. Ostatnie chyba najlepiej właśnie po dwa sobie iść. A ty jakiś Expedition Special Pack. O, Flersher! O, Memory zawsze z chęcią wezmę. Dziękuję bardzo. Dobry jesteś, Seyfik. W zasadzie ja już tę misję spełniłem. Znalazłem młot, nie wiem co tutaj się szlajać, ale... Patrzę na te pudełka, wiecie, na te jednostki kontrolne, bo pamiętam, że w tamie są te Broken Control Box Unit czy coś, nie? Że są takie... kawałki elektroniki, takiej staromodnej oczywiście. I on chce na razie, jedynie może zaoferować nam pocięcie tego na złom. Ale sam fakt, że istnieje coś takiego o takiej nazwie, jak akumulator do samochodu na przykład. No, drapie się człowiek po głowie. O, złom, może wyjdziemy górą. I te szafki opitolimy. Patrz, jak on przynudza. Nie. Znalazłem nowe miejsce, którym jeszcze nie byłem, ale generalnie się nudzę. Może nie przeżyję kolejnego dnia. Nuda. Może wilk mnie zagryzie. Boże, co za gość. Dobra, drwa widzę. Się trochę cofnąłem. Tu mamy... Secret Stash, jakiegoś Staszka. Tak. Ciężkie książki. MRI zeżar, no patrz. Bezużyteczny kolo. Więc tu jakoś się dało zcheatować i wstać, ale widzę, że już się nie da. Ohoho, ale jesteśmy uzbrojeni, słuchajcie. Ten łuk to wiecie. Nam nie jest w ogóle do szczęścia potrzebny tak naprawdę. Teraz Flintę znaleźć, Giverę. Kto tak mówi Flinta? Jakiś youtuber znany. Kto to był? Pozdro, dobrodziej. Pewnie nie oglądasz takich niszowych kanałów, ale mimo wszystko pełen podziwu, pełen szacun za energię, którą masz na tych live'ach. Ja bym padł. I by mnie wysuszyło. Te właśnie piwo mi... Stoi otwarte, pięknie czeka, prosi się. Dobra. Żeby nie było, że chodzę w kółko. Idziemy dalej. Tu. Okej. To chyba tyle, nie? A
Patrzcie, flara jeszcze jest. Tu wyjdziemy z innej strony budynku. Ja chcę wyjść tak, jak żeśmy weszli. Tu się nie da wstać. Patrzcie, w tamtej rurze się dało. To jest jakaś rura innego przekroju. Mam tutaj notki właśnie Obamy na teleprompterze znowu. Zostaw brzeszczot w Raikenie. Słuchajcie, weźmiemy ten drugi brzeszczot. Czemu nie? Już tak jesteśmy przeciążeni. Less than one hour. Kurczę. Idziemy na ryzykanta. Jakim jesteśmy w stanie? No, dojedziemy go. No, trudno. Pójdziemy spać w Raikenie. Zobaczymy, jaki jest piękny wieczór. Aha, weźmiemy drugą piłę. I need to find food. Popatrzmy na twój pasek. Nie, nie musisz, bo wiem dokładnie, ile masz kalorii. 243, 2, 1. Nie mam pojęcia nic o przetrwaniu, ale wiem dokładnie, ile mam kalorii. Może to jest Bear Grylls, nim się wszystkiego nauczył. Dobra, włamujmy się. Ej, kurczę, ciamajdo, tu. Podjarany jestem, powiem wam, że znowu sobie mogę zagrać. Rakski jacket. No nic, będziemy zarządzać tym wszystkim. Kurczek! No nie, za ciężko. Będziemy sobie tym wszystkim zarządzać, moi drodzy, w... w Raikenie. Chyba tam będziemy znosić, czy nie? Postanowiliśmy, że będziemy przecież spać w... w chacie. Co to było teraz? Dobra, na Raikena nie będę szedł. Śpimy dzisiaj tutaj. My jesteśmy sami tutaj, prawda? Jesteśmy sami. Jesteśmy sami. Musimy być sami. Słyszę coś. Dobra. Bye, thank you. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za uwagę. Nocujemy tutaj. Ja go napoję, nakarmię, położę spać i ruszamy z rana na Raikena na Kucie. Ale oczywiście głosowanie, bo możecie chcieć zrobić coś inaczej. Kurczę, wysłowić się nie mogę, czekajcie, piwko. Bo możecie chcieć zrobić coś inaczej. Zatem... idziemy kuć? Czy idziemy gdzieś indziej? Czy idziemy na latarnię na przykład? Tam obadać, co się dzieje. Czy... C? Nie skończyliśmy tutaj lootingu całego kompleksu. Tych właśnie biur wokół. Proszę bardzo. Te trzy opcje. Dzięki wielkie. Trzymajcie się ciepło. Podobało się like, nie podobało się nie like. Pomysły w komentarzu, głosujcie w komentarzu. Co byś zrobił, zrobiła inaczej. W komentarzu wszystko, krytyka pełna. Nie bój się, wal śmiało. Zaadresuję, odpowiem, zacytuję, rzucę na ekran i będzie fajnie. TLDPL na YouTubie, subskrybuj, będzie więcej przygód. I TLDPL na fejsie, gdzie wrzucam różne ciekawostki. Takie jak na przykład... a zresztą zobacz sam. Na razie. Hej.